Aby skóra wyglądała na zadbaną, młodą i zdrową, należy ją odpowiednio pielęgnować. Jednym z kosmetyków, które pomagają utrzymać ton, jest peeling. Ale wszystkie leki kupione w sklepie są albo drogie, albo nieskuteczne. Peeling można zrobić ze składników, które można znaleźć w każdym domu. Zaletą jest naturalność i zdolność do wyciągania ze skóry wszystkiego szkodliwego i toksycznego. Skórka jest stale aktualizowana, a martwe komórki należy usunąć. Do tych celów wystarczy peeling. Ważne jest, aby lekarstwo było naturalne, a przepis tej dziewczyny nadaje się do tego idealnie. Możesz wybrać liczbę i stosunek składników na podstawie prób i błędów. Jest to jedyny sposób, aby uzyskać konsystencję, która jest najbardziej odpowiednia w każdym konkretnym przypadku. Do przygotowania potrzebujesz tylko trzech naturalnych składników: węgiel aktywny w tabletkach, kawa, miód. Powinieneś być ostrożny z miodem i nie używać go w przypadku reakcji alergicznej. Właściwości węgla aktywnego. Węgiel aktywny może, podobnie jak gąbka, wyciągać ze skóry wszystko, co szkodliwe: brud, toksyny, cząsteczki tłuszczu. W takim przypadku można zmniejszyć stan zapalny, usunąć zaskórniki, zniszczyć bakterie i usunąć nadmiar tłuszczu. Właściwości kawy. Kawa może tonizować nie tylko całe ciało, ale także skórę, gdy jest używana na zewnątrz. Chodzi o kofeinę, która wzmacnia krążenie krwi w komórkach, uelastycznia skórę i redukuje zmarszczki. Właściwości miodu. Miód pojawia się w tym przepisie jako miękka baza. Ponadto, działa jako naturalny przeciwutleniacz i ma właściwości antybakteryjne. Miód odżywia i nawilża skórę. Ze względu na swoją strukturę tonizuje i złuszcza. Przygotowanie. Aby wykonać peeling, należy wymieszać miód i mieloną kawę w równych proporcjach. Następnie dodaje się węgiel, około połowy powstałej masy. Najbardziej odpowiadają takie proporcje: jedna łyżka miodu, jedna łyżka zmielonych ziaren kawy, pół łyżki zmiażdżonych tabletek węgla aktywnego. Ta mieszanka wystarczy na jedną procedurę. Pamiętaj, aby zmielić kawę najdokładniej, jak to możliwe, aby uniknąć podrażnienia skóry. Stosowanie. Peeling należy stosować po umyciu skóry. Wcierać masę ostrożnie, ruchem okrężnym. Należy unikać obszaru wokół ust i oczu. Najlepiej wykonywać ruchy od kącików ust do uszu i od środka czoła do płatów skroniowych. Następnie spłucz peeling zimną wodą. W ten sposób pory zostają zmniejszone, a krążenie krwi poprawia się. Stosuj procedurę 2-3 razy w tygodniu i już zauważysz wynik. Ważne jest, aby później użyć odpowiedniego środka nawilżającego. Konieczne jest również monitorowanie reakcji skóry na domowy peeling i zaprzestanie go, jeśli wystąpi zaczerwienienie, swędzenie lub inne niepożądane reakcje.